Siema, siema, lecimy dalej z Herosidem. Zrobiłem tego busika. Trochę musiałem podlevelować i zmienić build. Build zmieniłem na Lightninga i prawdopodobnie będę grał tym buildem, bo jest dużo przyjemniejszy od poprzedniego. Przynajmniej jeżeli chodzi o clear mapek, dużo szybciej czyści mapki tym buildem. I póki co tym będę grał, tylko mam łuk. Chcę zmienić to na jakiegoś Spira. Ale spear fajny jest dopiero jakoś od 80. Chyba któregoś levela, ja mam dopiero 31, także jak coś dropnę, to wtedy zamienię. A póki co to będę grał łukiem. No i to wygląda tak, że walę mobka i to się rozwala na dużą ilość AOE, no i dzięki temu to fajnie czyści, nie? Także lecimy sobie na kolejnego busika, żeby zrobić kolejny akt. Wbiłem level przy okazji. Że ten level mogę sobie rozdać. Potki muszę iść kupić. Czyli tak, rozdajemy sobie trochę Vitala. I tutaj w Lightning Skill Damage i Attack Rating. Ale tam są ory niby, ale tych orów na razie nie zbieram. I lecimy, może znajdę jakieś. Nie było jakiegoś Chaos Towerka znaleźć, no bo wtedy mógłbym podbić sobie fajnie level, nie? Dobra, otworzyłem skrzyneczkę, dostałem kolejnego satanika, tylko że to jest pistol. Pistol pod attack speed. Ty, a ja mogę tego w ogóle używać? Mogę. Ciekawe jak będzie działał mój skill z tym, a co mi daje Guardian Angel? Alt. Eternal Protector. Nie mam pojęcia co on daje. Jeszcze jakieś bomby mam. Dobra. Ty, ten pistol chyba fajnie będzie działał. Wejdziemy do Dunga, zobaczymy. Poka. Ty, ten pistol spoko jest. Dużo lepszy od tego łuku. Tylko chyba mniejszy damage robi, tak mi się wydaje. Ale ma dużo większy attack speed. Nie wiem, czy ta mele broń nie była kurde lepsza. Ciężko stwierdzić. Dobra, jest 33 level. To oznacza kolejny dodatkowy damage. A może trochę w inta teraz. Tego dungeona sobie zrobię całego, podbiję trochę na nim level. Żeby na kolejnym bossie też było dużo łatwiej. O, i poleciał kolejny satanik i to jest... Aha, to jest flaszka. Po prostu broń, której ja nie mogę używać. Także może ją wystawię, chociaż te sataniki, bo który to jest tier? Tier D, no to one prawie nic nie są warte, nie? Tam, nie wiem, może dostanę za niego. Nie wiem, czy jest sens w ogóle to wystawiać. Dobra, jest 34 level. I teraz tak damy sobie tutaj i teraz pójdę trochę Vitality. Będę dawał tak level Inta, level Vitality, żeby nie wywalać się później na tych bossach, nie? Bo wiadomo. Trochę damage, trochę przeżywalność i będzie git. O, jest riftik, zobaczmy co będzie. Będzie Chaos Tower czy zwykła mapka? Mapka. Jako rift. Ale to chyba też powinien trochę lepiej lecieć exp. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo te mobki są troszkę tanki. Jest dużo elit. Może dropnie coś fajnego. Dropnę jakiś kurde fajny satanik pod lightning damage. To by było koks. Ale na razie to nie widzę, żeby cokolwiek fajnego leciało. Ale no, level fajnie leci. Level zapierdziela, to widać. Gdzieś po pasku na dole, nie? O, i dusty, ale te dusty z tego co kojarzę, to one są gigatanie. One kiedyś chyba były dużo droższe. A teraz jakieś takie tanie się zrobiły. Chyba nikt tego nie farmi. Albo mało ludzi to farmi. O. No i... Tak wygląda riftik, ale chyba mogę tam wrócić, nie? Bo rift się nie zamyka z tego co kojarzę. A to było tutaj. Pyk.
I Rift był tutaj na dole. Teraz zobaczymy, czy on się zamyka, czy nie. Jak się wywalę. Tak, gdzie on był? Nie widzę mu go. Nie no, Rift się chyba... Wychodzi na to, że się chyba zamyka, jak się wywalę w nim. Czyli tak samo jak Chaos Tower. Dziwne, bo myślałem, że Rift się nie zamyka, no ale jednak... Chodzi na to, że jest inaczej. Dobra, lecimy na bosika, bo już daleko nie zostało. O, 35 level. Ja miałem zbrojkę na 35 level chyba, ale funda pyk. Int. Chyba umrę. Oka. Na 40 level mam zbrojkę, która mi da 238 armora. Replenish life, life increase, dodatkowy life. Olresy i trzy sokety ma. Dobra, czyli muszę być po prostu 40 level i będę wtedy trochę bardziej tanki. Powinno być dużo łatwiej. Ale bossa powinienem zrobić bez tego armora nawet, bo ten boss teraz, który będzie, nie był nigdy jakiś szczególnie trudny. Zobaczymy, przejście powinno być tu na dole. Na dole albo po prawej. Zaraz zobaczymy. Przeważnie przejścia są po prostu po drugiej stronie mapy. Jak tu nie ma, na górze było wejście. Czyli wejście będzie tutaj po prawej. Teraz przejdę na prawo i powinno się pokazać. Tak, tak, jest przejście. Na kolejną mapkę. I to już chyba będzie powoli dungeon. Do bossa. Layer of Corruption. Po tej mapie chyba będzie, albo to już jest dungeon do bossa. Kurde, nie wiem, bo oni pozmieniali te wszystkie mapki i teraz nie wiadomo, jak to wygląda. O, i jest kolejny satanik. Tylko że to jest pasek pod Arcane i Magic Skill Damage, to średnio. Bo Lightning chyba się nie zalicza jako Magic. Magic to jest po prostu Magic, nie? Nic ciekawego nie poleciało. Dobra, jest bossik. Zobaczymy, jak pójdzie boss. Mopki się fajnie czyści tym buildem. Ale to nie oznacza, że bossa będzie się fajnie robiło też, nie? Tym bardziej, że ja chyba nie mam potek na manę. I właśnie brakło mi many, kurde. Czekajcie, mam potki jakieś? Nie mam potki. Bo oczywiście ta gra jest tak super zrobiona, żeby zmienić potki na pasku, to muszę się zatrzymać. Także świetnie jest to przemyślane. Nie wiem, kto wpadł na to, żeby to tak wyglądało, ale... Ale ktoś był na tyle mądry, żeby to tak zrobić. Jak się mopki respią, wtedy ja mam dodatkowe projectile i wygląda to dużo lepiej, nie? Ale ten boss wygląda giga łatwo, chyba że zaraz będzie miał jakiś giga atak, który mnie one-shotuje. Nie. Tyle? Łeee. To łatwiutki bossik. Coś poleciało ciekawego? W zasadzie to nic, to muszę być ten 40 level. I tyle, no. Także teraz będziemy szli na bossa króla ryb. Czy jak on tam? Carp King. Króla Karpi. Króla Karpi będziemy teraz szli. On też jest w miarę łatwy.